Witam Was bardzo serdecznie w ósmym odcinku mojego podcastu Oczy Szeroko Otwarte. Na początku małe ogłoszenie. Odcinki od czasu do czasu będą pojawiać się co dwa tygodnie, ponieważ niestety nie zawsze mamy czas, aby się ze wszystkim wyrobić. Jeśli nie będzie odcinka w danym tygodniu, w zamian na TikToku będą pojawiać się dwie sprawy kryminalne. Czasami research do danej sprawy, jak i nagranie jej, zajmuje mi naprawdę bardzo dużo czasu, więc mam nadzieję, że zrozumiecie, jeśli czasami sprawa się po prostu nie pojawi. Tak jak zawsze staram się, aby każdy odcinek był jak najbardziej rzetelny, w związku z czym takie sytuacje czasami będą się zdarzać. Przechodzę dzisiaj do was z kolejnym odcinkiem na temat sekty. Widzę, że ten temat naprawdę bardzo się wam spodobał, a ja sama lubię się w niego zagłębiać, więc z wielką chęcią opowiem wam historię kolejnego. Niesławnego kultu. Dziś na tapetę weźmiemy sobie Wrota Niebios, o której część z Was z całą pewnością już słyszała. Jest to tragiczna, jak i niezwykle poruszająca historia, o której mam wrażenie nie mówi się zbyt wiele. Zanim jeszcze przejdziemy do odcinka, mały disclaimer. Ta sprawa porusza takie tematy jak manipulacja, przemoc psychiczna oraz samobójstwo. Jeśli nie czujecie się dobrze słuchając o tego typu tematach, zapraszam do następnego odcinka, który pojawi się już w przyszłą sobotę o godzinie 14. W międzyczasie zróbcie dla siebie coś dobrego, a teraz, bez zbędnego przedłużania, zapraszam do słuchania. Złapcie za koc, zapaczcie herbatę i zasłuchajcie się w fali kryminalnych historii. Tak jak zawsze, zaczynamy od przeszłości antybohatera sprawy. W tym przypadku założycieli sekty było dwóch i rzecz jasna przejdziemy sobie przez przeszłość obojga. Zacznijmy więc od pierwszego z nich. Marshall Herve Applewhite urodził się 17 maja 1931 roku w Teksasie w Stanach Zjednoczonych jako syn Marshala Herfa Applewhite'a seniora oraz Louise Applewhite. Marszał senior był pastorem w kościele prezbiterianizmu i miał tendencję do łączenia wierzeń chrześcijańskich z teorią o kosmitach. Nie jesteśmy pewni, czy matka Marszala miała stałą pracę, ponieważ nie ma na jej temat zbyt wielu informacji, jednak możemy przypuszczać, że zajmowała się trójką swoich dzieci oraz domem. Chłopiec wychowywał się w bardzo religijnym domu. Dla jego rodziców, a przede wszystkim ojca, religia była niesamowicie ważna, wręcz najważniejsza. I w zasadzie jest to tak naprawdę jedyna potwierdzona rzecz, jaką wiemy na temat jego dzieciństwa. Marshall ukończył szkołę średnią Corpus Christi w 1949 roku, po czym rozpoczął studia na Austin College. Ukończył studia na kierunku filozofia w 1952 roku, gdy miał 21 lat, po czym wstąpił do seminarium, licząc na zostanie pastorem w kościele presbiterianizmu, jak jego ojciec. W międzyczasie poznał a następnie poślubił Ann Priest, z którą miał dwoje dzieci, Lane oraz Marka. W pewnym momencie podjął decyzję o odejściu z seminarium i oddaniu się temu, co sprawiało mu najwięcej przyjemności muzyce. Właśnie wtedy zaczął grać w kościele presbiterianizmu w Karolinie Północnej, wyrażając swoje uczucia i wierzenia poprzez muzykę. W 1954 roku, gdy miał 23 lata, został oddelegowany do wojska, służąc m.in. w Austrii oraz Nowym Meksyku, a jego służba zakończyła się w 1956 roku i wówczas rozpoczął studia na University of Colorado, kształcąc się na muzyka. Po studiach wraz z rodziną przeniósł się do Nowego Jorku, gdzie chciał spróbować swoich sił w zostaniu profesjonalnym muzykiem oraz śpiewakiem w lokalnych teatrach, jednak niestety jego plan się nie powiódł, w związku z czym postanowił wypróbować Plan B, a mianowicie zostanie nauczycielem muzyki na University of Alabama. Wszystko szło w jak najlepszym kierunku. Był bardzo respektowany nie tylko wśród uczniów, ale także wśród innych nauczycieli. Aż w pewnym momencie. Dość niespodziewanie został zwolniony z posady nauczyciela z powodu romansu z jednym z dużo młodszych uczniów. Wiemy, że marszal był niesamowicie sfrustrowany, ponieważ odkąd był w stanie sięgnąć pamięcią, czuł pociąg do mężczyzn. Wypierał się tego jednak przez całe swoje życie, bo uważał, że jego religia kategorycznie zabrania związków jednopłciowych. Jednocześnie nie był w stanie zrozumieć, z jakiego powodu tak bardzo chciał być w związku z mężczyzną. Jak się domyślacie, An dość szybko dowiedziała się o jego romansie z dużą młodszym uczniem i w 1965 roku małżeństwo Marszala i Ann oficjalnie się zakończyło, a kobieta przejęła pełną opiekę nad dziećmi. Mniej więcej wtedy Marshall zdał sobie sprawę z tego, że uciekanie przed swoją orientacją seksualną nie ma na dłuższą metę kompletnie żadnego sensu. Dlatego też przyjechał do Teksasu i postanowił powiedzieć swoim rodzicom o tym, że jest gejem, jednak niestety nie spotkało się to z dobrym, ani wspierającym odbiorem. Wręcz przeciwnie, jego rodzice byli zdruzgotani, a można by nawet rzec, że zdenerwowani, i nie chcieli utrzymywać z nim kontaktu, każąc mu wynosić się z domu. Marshall czuł się odrzucony przede wszystkim przez swojego ojca, z którym wcześniej miał naprawdę świetny kontakt. Nie był w stanie zrozumieć, z jakiego powodu wyrzekł się go przez coś, na co przecież nie miał żadnego wpływu. Właśnie w 1965 roku, gdy miał 34 lata, przeprowadził się do Houston, gdzie po raz kolejny spróbował swoich sił w nauczaniu muzyki na uniwersytecie. Uczniowie naprawdę bardzo go lubili i wszystko wskazywało na to, że wyrzucenie z poprzedniej pracy za kontakty seksualne z uczniem nie wpłynęło za bardzo na jego reputację na innym uniwersytecie. Marshall zwolnił się z uniwersytetu i wrócił do Teksasu 5 lat później, w 1970 roku, gdy zmarł jego ojciec Marshall Senior. Śmierć mężczyzny naprawdę bardzo nim wstrząsnęła. Czuł się zagubiony i niezwykle zrozpaczony, co doprowadziło do trwającej przez wiele lat walki z depresją. Przypuszcza się, że na przełomie 1971 i 1972 roku Marshall trafił do szpitala psychiatrycznego i właśnie wtedy poznał pielęgniarkę Bonnie Deros i ona również jest bardzo kluczową postacią w dzisiejszej historii. Są źródła, które podają, że poznał ją w szpitalu, gdy odwiedzał znajomego. Jednak to najbardziej potwierdzona oraz prawdopodobna teoria mówi o tym, że poznał ją, gdy trafił na oddział psychiatryczny. Bonnie urodziła się 29 sierpnia 1927 roku w Teksasie w religijnej rodzinie i niestety nie mamy żadnych konkretnych informacji na temat jej dzieciństwa czy też wieku nastoletniego. Wiemy, że od zawsze marzyła o zostaniu pielęgniarką, a w 1949 roku, kiedy miała 22 lata. Wzięła ślub z ambitnym biznesmenem Josephem Nerows, z którym następnie miała czwórkę dzieci. Na samym początku ich małżeństwo było wprost idealne. Para dobrze się dogadywała i darzyła miłością. Ich życie było spokojne i szczęśliwe aż do 1972 roku, gdy Boni zaczęła interesować się tematami okultystycznymi, co bardzo nie podobało się Josephowi. Boni twierdziła, że XIX wieczny mnich. Brat Francis dość często komunikuje się z nią i objawia się jej wieczorami doradzając w sprawach życiowych, a to zdawało się niesamowicie denerwować Josefa, który nie rozumiał nagłej zmiany w wierzeniach swojej żony. Na przestrzeni kilku następnych miesięcy Boni regularnie brała udział w seansach, chcąc kontaktować się ze zmarłymi bliskimi, a także chodziła do mediów, którzy wielokrotnie przypowiadali jej, że pozna wysokiego blondyna o niewyobrażalnej charyzmie. Zaledwie kilka tygodni później Marszal został przyjęty na oddział psychiatryczny, na którym pracowała Boni, i w tej samej sekundzie, w której go zobaczyła, wiedziała, że medium mówiło właśnie o nim. Postanowiła jak najbardziej zbliżyć się do mężczyzny, chcąc się z nim zaznajomić, a następnie zaprzyjaźnić. Z czasem wybrała się do astrologa, od którego dowiedziała się, że gwiazdy Marszala oraz jej są ułożone w taki sam sposób, a ponadto ich dusze są ze sobą połączone, co oznacza, że powinni kroczyć przez życie razem. Zarówno Bonnie, jak i Marszał czuli, że wszechświat połączył ich w konkretnym celu, w związku z czym, kiedy Marszał jeszcze przebywał w szpitalu psychiatrycznym, zaczęli spędzać ze sobą każdą wolną chwilę. 1 stycznia 1973 roku marszal i Bonnie opuścili szpital psychiatryczny. Marszał został wypisany, natomiast Bonnie złożyła wypowiedzenie, po czym z dnia na dzień odeszła od męża i zostawiła go pod opieką dzieci, sądząc, że znalazła nowe powołanie, które musi odkryć z pomocą Marszała. Szybko razem zamieszkali, jednak ich relacja była czysto platoniczna i, jak twierdzili, właśnie tego najbardziej potrzebowali. Sądzili, że są prawdziwymi bratnimi duszami i nic nigdy nie będzie w stanie ich od siebie oddzielić. Dość szybko zainwestowali w otwarcie księgarni Christian Arts Center, chcąc przekazywać swoją wiedzę na temat religii innym ludziom. Z czasem jednak przestało im to wystarczać, a ponieważ mierzyli wysoko, jeszcze w pierwszym kwartale 1973 roku wybrali się na kilkunastomiesięczną wycieczkę przez Stany Zjednoczone, głosząc swoje wierzenia innym ludziom i na nowo odkrywając swoje prawdziwe powołania. Czuli, że ta wycieczka przede wszystkim łączy ich dusze i sprawia, że stają się nierozłączni, a ponadto pozwala im odkryć nowe, dotąd nieodkryte przez nich płaszczyzny reliki. Również wtedy zechcieli, aby zwracano się do nich Boł, oraz Pip. Bonnie była Bow, natomiast Marshall Pipem. Wiemy, że na przestrzeni całej wycieczki po Stanach Zjednoczonych czytali wiele książek i zagłębiali się w Nowy Testament, ponadto pogłębiając swoją literaturę o książki science fiction, głównie o kosmitach, co nabierze o wiele więcej sensu w dalszej części sprawy. W lipcu 1973 roku para poczuła, że odkryła swoje prawdziwe powołanie i doszli do wniosku, że to o nich jest mowa w apokalipsie, a ich docelowym przeznaczeniem jest zmartwychwstania. Właśnie wtedy zapragnęli prowadzić innych ludzi ku wyższemu poziomowi. W kosmosie, u boku istot pozaziemskich, co zaczęli nazywać demonstracją, którą, jak twierdzili, zrozumieć mogą tylko ludzie świadomi samych siebie, wyzbywających się swojego człowieczeństwa i tego, co uważane za ludzkie. Szybko zrozumieli, że w ich wierzeniu nie chodzi tylko o religię, ale przede wszystkim o naukę oraz ich łączenie. Nie chcieli, aby ich wierzenie polegało jedynie na religii, ale także na kształceniu się w zakresie fizyki oraz metafizyki. W sierpniu 1974 roku Marshall został aresztowany po tym, jak nie zwrócił samochodu do wypożyczalni w Mizuri. Trafił do więzienia na 6 miesięcy, jednak w zasadzie niespecjalnie zdawało mu się to przeszkadzać. Wykorzystał ten czas na pogłębianie swojej wiedzy na temat chrześcijaństwa oraz okultyzmu i traktował to jako potrzebne odizolowanie od społeczeństwa, aby następnie móc stworzyć coś naprawdę wielkiego. Gdy marszał został wypuszczony z więzienia, wraz z Boni wpadli na pomysł organizowania niewielkich spotkań dla ludzi w określonych stanach, gdzie głosili swoje wierzenia i nakłaniali ludzi do dołączenia do ich drogi przez życie. Na samym początku na spotkaniach zjawiało się zaledwie kilka osób, jednak liczba ta zaczynała się sukcesywnie zwiększać z każdym kolejnym miesiącem. Jeden z przełomów nastąpił w kwietniu 1975 roku, gdy liderzy wtedy jeszcze niewielkiej sekty zorganizowali spotkanie w Kalifornii, co sprawiło, że ponad 50 osób było zainteresowanych tym, co mają do przekazania, i zechcieli za nimi podążać. Najbardziej jednak kluczowe spotkanie w historii Wrót Niebios odbyło się 14 września 1975 roku, gdy Marshall i Bonnie zjawili się w Oregonie z setkami ulotek, na których promowali swoje wierzenia. I głosili, że wkrótce na Ziemię przybędą kosmici, lub też istoty wyższego poziomu, aby zabrać chętnych oraz otwartych ludzi do nowego i lepszego świata. W tytule ulotki wielkimi literami napisane było słowo UFO, a tuż pod spodem znajdowały się najważniejsze wartości panujące w wrotach niebios, wraz z opisem. Dwie istoty zostały zesłane z poziomu wyższego i powrócą do niego, odlatując na statku za kilka miesięcy. Na spotkanie przybyło ponad 200 osób. To było dla liderów niemałym sukcesem. Marshall i Bonnie zajęli miejsce na niewielkim podium przygotowanym przez właściciela lokalnego motelu i przez kilka minut opowiadali o tym, kim są i co mogą zapewnić zgromadzonym na spotkaniu ludziom. Mówili o sobie ci dwoje i wmawiali innym, że sami pochodzą z pozaziemskiego, lepszego świata i nauczą ich jak przejść do innego, wyższego poziomu. Nie tylko swojej świadomości, ale całej dotychczasowej egzystencji. Głosili, że jeśli ludzie zdecydują się do nich dołączyć, ich ciało zmieni się nie tylko pod względem fizycznym, ale przede wszystkim chemicznym, przejdzie metamorfozę i stanie się czymś o wiele lepszym oraz zdrowszym. Owszem, byli ludzie, którzy wierzyli w to, co mówili Marshall i Bonnie, jednak ta tamten moment zdecydowana większość, która poszła na spotkanie w motelu, opisywała je jako coś, co ma na celu wyprać ludziom mózgi i w skrócie nie chcieli mieć z tym nic wspólnego. 34 osoby jednak naprawdę chciały zaznać lepszego życia w pozaziemskiej atmosferze i z wielką chęcią zdecydowały się podążać za Boni i Marszalem. Jeden z byłych członków sekty Sawyer opowiedział swoją perspektywę ze spotkania odbywającego się w Oregonie. Powiedział, że zobaczył jedną z ulotek na słupie, gdy wracał do domu z próby swojego zespołu i natychmiast zapragnął dowiedzieć się więcej o nowym wierzeniu panującym w kraju, a przede wszystkim zobaczyć ludzi, którzy je promowali, ponieważ, jak twierdzili w ulotkach, przybyli prosto z samego kosmosu, specjalnie dla ludzi w Stanach Zjednoczonych. Bonnie i Marsza zaintrygowali go i wkrótce stał się jednym z członków sekty. Sawyer nie był jednak jedyną osobą, która została skuszona w szeregi kultu ulotką opisującą życie pozaziemskie. I praktyki kosmitów. Na tamten czas było ich kilkanaście i każda z tych osób wierzyła w dobre intencje Boni i Marszala. Byli członkowie wyznali także, że spojrzenia Boni i Marszala były jakby hipnotyzujące, a to w jaki sposób składali zdania i się wypowiadali, przyciągało i zachęcało do dołączenia w ich szeregi. Rzecz jasna, teraz wiemy, że ich zachowanie było czystą formą manipulacji. Jednak w czasach, w których ludzie szukali siebie i nowych wyznań, wizja podążania wcześniej nieodkrytą przez inne wierzenia ścieżką wydawała się niezwykle kusząca. Ta wizja idealnego życia zaczęła sprawiać problemy. Bliscy osób, które zdecydowały się odejść z Bonie i Marszalem, nie wierzyli w to, co promowała para i niezwykle martwili się o swoich członków rodziny. Często wyznawcy sekty znikali z rodzinnych miast z dnia na dzień, bez żadnego słowa a to doprowadzało do licznych zgłoszeń na policję o zaginionych ludziach. Z czasem dziennikarze podłapali temat, wypuszczając artykuły o zaginionych osobach, które zdecydowały się porzucić swoje dotychczasowe życie i zniknąć w ramach przejścia do pozaziemskiego świata pełnego dóbr dostarczanych przez kosmitów. Bonnie i Marshall kazali wszystkim nowym wyznawcom poznanym w Oregonie spakować się do małego podręcznego plecaka, a następnie udać się do stanu Colorado, gdzie mieli brać udział w biwaku, na którym zostali podzieleni na mniejsze grupy. Wiem, że dla nas to brzmi dziwnie, że ktoś był w stanie porzucić. Wszystko na rzecz wstąpienia w szeregi sekty, która wierzyła w przeistoczenie się w istoty wyższego poziomu, jednak warto zaznaczyć, że większość osób, które zdecydowały się dołączyć do Wrót Niebios, było zakupionych pod względem własnej duchowości i po spróbowaniu każdego innego wyznania, to co głosiła para, było dla nich często czymś w rodzaju ostatniej deski ratunku. W latach 70. Wiele osób miało problem z dojściem do tego, kim są oraz czego pragną dla swojej duszy. Między innymi właśnie dlatego w tamtych czasach na całym świecie formowało się najwięcej sekt. Ludzie szukali czegoś ponadczasowego i świeżego, a sekty poniekąd im to zapewniały. Ponadto w wielu religiach mówiono wówczas o zbliżającym się końcu świata, co wywoływało ogromną panikę. Ludzie, słysząc od Boni i Marszala o przejściu na drugą, lepszą stronę, po zbliżającej się apokalipsie, byli w stanie chociaż trochę odetchnąć z ulgą, wiedząc, że będą żyli godnie po śmierci. Kolejna rzecz, która zdawała się przyciągać ludzi do pary, to kosmici. Przez wiele, wiele lat ludzie w kółko zadawali sobie to samo pytanie: czy we wszechświecie jest jeszcze jakieś inne życie? Boni i Marshall poniekąd na nie odpowiadali, a do tego twierdzili, że sami nimi są, dostarczając ogromną porcję informacji, która miała potwierdzić ich teorię o kosmitach, a ludzie to kochali. Na początku 1976 roku, gdy Marshall miał 45, a Boni 49 lat, postanowili zmienić swoje pseudonimy na Do oraz T, które zostały zainspirowane filmem Dźwięki muzyki z 1965 roku. W późniejszych latach członkowie sekty oglądali ten film kilkanaście razy, ponieważ był to ulubiony film marszala. W lipcu 1976 roku wrota niebios liczyły około 50 członków. Grupa wciąż malała, a ludzie odchodzili, przestając wierzyć w głuszenia Boni i Marszala. Właśnie wtedy para zaczęła nagrywać swoje nauczania na taśmach dla innych wyznawców oraz ludzi, którzy nigdy nawet nie słyszeli o sekcie. Co ciekawe, ich transkrypt możecie znaleźć na stronie internetowej kultu, a odnośnie jeszcze samej w sobie strony są tam wszystkie informacje na temat Wrót Niebios. Rzecz jasna, wybielone, jednak znajdują się tam także informacje o tym, jak powstała sekta i na czym w zasadzie polega. Wracając jednak do nauczeń nagrywanych na taśmach: Boni i Marshall wpadli na pomysł stworzenia swojej własnej klasy i zajęcia te dosłownie nazywały się The Class. Para oczekiwała, że kilka razy w tygodniu wyznawcy będą siedzieć równe 24 godziny w sali, a w trakcie tej doby dawali im różne zadania, które, jak mówili, były sprawdzianem ich reakcji i miały być przez nich wykonywane jako przez istoty wyższego poziomu, a nie ludzi. Wmawiali członkom, że jest to najcięższy etap przejścia i nie każdy mu podoła. W trakcie zajęć uczyli wyznawców różnych zachowań. A w listopadzie 1976 roku przygotowali nawet mini podręcznik z wybranymi właściwymi zachowaniami oraz postępowaniami. Wymienię wam teraz kilka punktów z pytaniami do wyznawców, na które musieli odpowiadać w określony sposób. Było ich łącznie 17, jednak przejdziemy tylko przez niektóre. 1. Czy uczestniczysz w lekkomyślnych rozmowach? 2. Czy jesteś niezdarny? 3. Czy odkładasz wykonywanie zadań na później? 4. Czy miewasz skrajne zachowania. Boni i marsza przygotowali także listę z cięższymi oraz lżejszymi przewinieniami, których pod żadnym pozorem nie można było się dopuszczać. Tutaj również pozwolę sobie wymienić kilka z nich. Do tych cięższych zaliczały się między innymi okłamywanie nauczycieli oraz uczniów, i drugie, pozwalanie sobie na podniecenie w myślach oraz działaniach. Do lżejszych przewinień zaliczały się takie zachowania, jak 1. Lubienie oraz nielubienie rzeczy, to znaczy np. filmów, muzyki czy nawet danych osób. 2. Pozwalanie stresowi, roztargnieniu lub napięciu wpływać na wykonywanie zadań. 3. Ufanie własnemu instynktowi i to również odnosiło się do wyrażania swoich myśli czy poglądów. 4. Szukanie uwagi lub aprobaty i 5. Krytykowanie nauczycieli oraz uczniów. Bonnie i Marshall kategorycznie zabraniali swoim wyznawcom okazywać sobie uczucia czy uprawiać seks, nawet jeśli do sekty dołączała para lub małżeństwo. Było to zabronione i wpływało na postrzeganie ze strony liderów oraz innych wyznawców. Ponadto z czasem ludzie zaczęli być łączeni w pary i musieli kontrolować się nawzajem, aby mieć pewność, że żadna ze stron nie łamie zasad i nie miewa, dajmy na to, seksualnych myśli albo tych o odejściu z sekty. Niestety nie jestem jednak pewna, jakim cudem ktokolwiek miałby znać myśli drugiej osoby. Po dołączeniu do wrót niebios należało oddać wszystkie swoje przychody na rzecz sekty. Wyznawcy jedli bardzo mało, a zamiast wody pili mieszankę lemoniady, pieprzu kajen i syropu klonowego, aby oczyścić swoje ciało m.in. z fast foodów, które jedli wcześniej, czy nieczystych seksualnych myśli. Przesadna kontrola oraz rygor sprawiały, że coraz więcej osób opuszczało szeregi sekty, a to niesamowicie martwiło liderów. Atmosfera stawała się coraz bardziej napięta, a Boni i Marshall nie byli pewni, co mogą zrobić, aby zatrzymać przy sobie wyznawców na jak najdłużej. Pod koniec 1976 roku Boni i Marshall zorganizowali biwak, na którym obiecali członkom przybycie kosmitów. Jak się domyślacie, kosmici nie przylecieli. A marszał powiedział członkom sekty, że dostał informacje od istot pozaziemskich o odwołaniu wizyty. Para twierdziła, że poziom, który chcą, aby osiągnęli ich wyznawcy, nie przychodzi po śmierci, a jeszcze za życia, gdy wyzbędą się człowieczeństwa i będą w pełnym rozkwicie swojej drogi przez życie. Na samym początku, Boni, marszal i ich wyznawcy podróżowali po całym kraju i osiedlali się w lasach oraz górach, szukając miejsca, w którym mogliby zostać. Jak się domyślacie, jest to dość nietypowe, ponieważ większość sekt posiada jedno stałe miejsce osiedlenia, w którym mieszkają wszyscy członkowie. Można by rzec, że ta sekta na początku była raczej chaotyczna, nie tylko pod względem miejsca zamieszkania, ale także pod względem informacji, które Boni i Marszał przekazywali swoim wyznawcom. Ich wierzenia często się zmieniały, jeśli sami zrobili coś, co rzekomo było niedozwolone. Tak jak wspomniałam wcześniej, para dzieliła członków sekty na mniejsze grupy, aby mogli się lepiej poznawać i socjalizować. Spotkania z Boni i Marszalem odbywały się dwa razy dziennie, rano i wieczorem, a pod koniec każdego spotkania wyznawcy dostawali zadania na dany dzień. Głównie polegały one na dostrojeniu swojego umysłu oraz duszy do danej częstotliwości, i najczęściej było to 440 Hz. Tak więc członkowie siedzieli całymi dniami z kamertonem widełkowym, uderzając w niego, a następnie przykładając do głowy, starając się nastroić swój umysł do częstotliwości 440 Hz. I tak wiem, że zastanawiacie się pewnie teraz, jaki był tego cel. Cóż, Bonnie i Marszal wierzyli, że tak łatwiej jest osiągnąć formę poziomu wyższego, a także przyciągnąć do siebie istoty pozaziemskie. Kolejne pytanie, które zapewne kiełkuje się w Waszych głowach, to skąd brali pieniądze chociażby na jedzenie? Odpowiedź jest w zasadzie dość prosta. Zdatków oraz pieniędzy oddawanych przez wyznawców po wstąpieniu do sekty. Członkowie byli zmuszeni porzucić całe swoje dotychczasowe życie, a co za tym idzie, jakiekolwiek przychody finansowe. Ponadto zabraniano im pracować, ponieważ zaburzało to ich energię, i w ostateczności opóźniało proces przejścia na wyższy poziom. Boni, Marszał i wyznawcy chodzili od drzwi do drzwi, promując swoje wierzenia, a gdy brakowało im pieniędzy, prosili ludzi o datki albo wykonywali u nich drobne prace domowe, jak na przykład mycie okien. Nie zajmowało to dużo czasu, i co za tym idzie, nie zaburzało ich energii. Członkowie często stali na wartach w nocy. Jedna osoba budziła się o określonej porze i przez godzinę patrzyła w niebo, sprawdzając, czy kosmici po nich nie przybyli. Po wszystkim szła spać, a na czatowanie budziła się kolejna osoba. Pomimo tworzenia małych grup, w których członkowie mieli się socjalizować, bardzo często następowały rotacje, aby ludzie za bardzo się do siebie nie przywiązywali. Boni i Marszał nie chcieli, aby ktokolwiek w sekcie formował zażyłe związki, bo prędzej czy później zechcieliby odejść, zakładając rodzinę. Wyznawcy byli kompletnie odcięci od kontaktu z ludźmi z zewnątrz. I nawet kiedy chodzili do domów innych ludzi, rozmawiali z nimi tylko o swoim wyznaniu. Nie mieli kontaktu z rodziną ani przyjaciółmi, w związku z czym na policję napływało coraz więcej zgłoszeń o osobach, które zaginęły po pójściu na spotkanie z ludźmi promującymi życie pozaziemskie. Tak jak w przypadku wielu sekt, wrota niewios również miały swoją własną terminologię. Ciała nazywano nośnikami, dom statkiem kosmicznym, narządy płciowe kanalizacją, a pieniądze patykami. Na początku 1977 roku wszyscy członkowie sekty żyli tylko po to, aby przejść na wyższy poziom. Wyprano im mózgi do tego stopnia, że wierzyli, jakoby ich ciało rzeczywiście było tylko nośnikiem i aby dotrzeć do tego, co kryje się w środku, muszą słuchać Boni i Marszala. Ponadto zmieniono im imiona i nikt nie używał swoich prawdziwych danych, aby nie identyfikować się ze swoim poprzednim życiem oraz zachowaniami. Wszyscy mieli jednosylabowe imię i wspólne nazwisko Odi, ponieważ jak twierdzili liderzy, byli jedną wielką rodziną pochodzącą od tych samych istot. Właśnie w tym roku zasady panujące w sekcie stały się jeszcze bardziej rygorystyczne. Wszyscy mieli tak samo obcięte włosy i nosili takie same ubrania jasne spodnie oraz długie koszule zapięte pod samą szyję. Kobiety nie mogły nosić makijażu i jakakolwiek forma wyrażania siebie poprzez ubiór czy fryzurę, a nawet charakter, była zabroniona. Każda osoba musiała wyglądać i zachowywać się tak samo. Możecie pomyśleć, że wyznawcom to przeszkadzało, jednak nie, a przynajmniej nie wszystkim. Ci, którzy nie chcieli poddawać się dyktaturze Boni i Marszala, odchodzili. Natomiast reszta wyznała później w wielu wywiadach, że podobał im się czas spędzony w sekcie. Pod koniec 1977 roku Boni i Marszala ogarnął niewyobrażalny strach przed tym, że byli członkowie sekty lub ich rodziny śledzą ich i chcą zagrozić im oraz ich wyznawcom. Taki lęk da się zaobserwować dość często wśród liderów sekt, i przykładem tego może być chociażby Jim Jones, o którym opowiadałam Wam w drugim odcinku. Z powodu strachu przemieszczali się pomiędzy Stanami i w zasadzie ciągle pozostawali w ruchu, a w 1978 roku zdecydowali się zamieszkać w domach. Skąd ta nagła zmiana? Jeden z członków odziedziczył ogromny majątek po zmarłym krewnym szacowanym na około 500 tysięcy dolarów. Postanowił podzielić się pieniędzmi z Bonnie oraz Marszalem, a w zasadzie oddać im wszystko, co do centa. Za co wynajęli kilka domów, w których następnie mieszkali wyznawcy w wielkich grupach. Warto zaznaczyć, że domy te wcale nie były duże, a na pewno nie na tyle duże, aby 15 osób mogło czuć się w jednym z nich swobodnie. Sąsiedzi nie mieli pojęcia o tym, ile osób mieszka w jednej posiadłości, bo większość osób miała zakaz wychodzenia z domu, aby nikt nie dowiedział się o tym, ilu tak naprawdę ich tam mieszka. Ponadto nie widzieli nawet, co się dzieje za zamkniętymi drzwiami. Ani, że jest to sekta, ponieważ Boni i Marshall zabili deskami wszystkie okna. W międzyczasie w Stanach trwały rozległe poszukiwania zaginionych osób. Rodziny zdawały sobie sprawę z tego, że osoby te należą do sekty i były niesamowicie zmartwione tym, co się z nimi dzieje. W sprawę zaangażowana była nie tylko policja, ale także FBI. Problem był jednak jeden. Pomimo ogromnej manipulacji, osoby te należały do sekty dobrowolnie i były osobami pełnoletnimi, w związku z czym nikt nie mógł zabrać je stamtąd siłą. Zarówno policja, jak i FBI mieli związane ręce i nie byli w stanie zmusić wyznawców do odejścia. Nie mieli również większych podstaw do aresztowania Boni i Marszala, bowiem nikomu nie działa się krzywda, a przynajmniej nie fizyczna. Na początku 1979 roku rodziny członków sekty zaczęli formować grupę o nazwie sieć rodzinna, która miała na celu zdobycie jakichkolwiek informacji na temat Wrót Niebios. Nie napływało ich jednak zbyt wiele, a byli wyznawcy niechętnie opowiadali o swoich doświadczeniach albo o aktualnym miejscu zamieszkania sekty. Rzecz jasna, sieć rodzinna wywoływała niesamowity niepokój wśród Boni i Marszala. Apelowali do swoich wyznawców, aby pod żadnym pozorem nie ufali swoim rodzinom, oraz osobom z zewnątrz, ponieważ naraziłoby to ich na potężne niebezpieczeństwo. W 1980 roku grupa liczyła około 80 wyznawców, z czego Marszall i Boni byli niesamowicie dumni. Ponadto czuli, że mają coraz większą kontrolę nad członkami sekty, którzy z dnia na dzień coraz bardziej oddawali się ich wierzeniom, wręcz nie mogąc się doczekać, aż nareszcie zostaną wysłani do poziomu wyżej. W 1983 roku Boni niespodziewanie zachorowała. I jeszcze tego samego roku została poddana operacji usunięcia oka w związku z nowotworem. Gdy po kilku tygodniach pojechała do szpitala na badania kontrolne, okazało się, że nowotwór rozwinął się także na wątrobie. Rokowania nie były dobre, ale lekarze powiedzieli jej, że zostało jej zaledwie kilka lat życia. Marszał powiedział członkom, że przyszedł czas, aby Boni wkroczyła na wyższy poziom, a informacje te uzyskali od istot pozaziemskich. Boni zmarła 19 czerwca 1985 roku. Wszyscy wyznawcy byli niesamowicie zdruzgotani, jednak śmierć Boni najbardziej przeżył właśnie Marszał. Dzieci Boni dowiedziały się o jej śmierci dopiero w marcu 1986 roku. Nikt, podkreślam, nikt nie raczył się z nimi skontaktować przez 9 miesięcy, a w ostateczności do jednej z córek kobiety odezwały się dwie wyznawczynie sekty. Marszał odezwał się do jednej z córek Bonnie kilka miesięcy później, po tym jak wielokrotnie próbowała się z nim skontaktować i przeprosił za zatajenie informacji o śmierci jej matki. Na samym początku Marszal nie był w stanie znieść wizji bycia samotnym liderem sekty i przez pewien czas bardzo poważnie rozważał to, czy nadal powinien prowadzić sektę. Nie mógł znieść również tego, że Bonnie odeszła śmiercią znaną człowiekowi, a nie przetransformowała się w istotę pozaziemską. Co rzecz jasna, bardzo kłóciło się z tym, co głosili wyznawcom. Bał się, że zaraz się połapią, że ich wyznanie i to, co się wydarzyło, kompletnie sobie przeczą, bo nie do końca wiedział, jak wyjaśnić członkom, dlaczego Boni nie odeszła na statku kosmicznym, jak twierdzili, a zmarła na nowotwór. Marszał wpadł na pomysł i zmienił szczegóły wyznania w Rut niebios. Tak jak wcześniej twierdził, że człowiek przechodzi transformację do poziomu wyższego, zarówno fizycznie, jak i duchowo, tak teraz mówił jedynie o transformacji duchowej. Właśnie w 1985 roku, zaraz po śmierci Boni, Marszał pozwolił wyznawcom odwiedzić swoje rodziny, co nie zdarzyło się nigdy wcześniej. Tylko jedna osoba, podczas trwających kilka tygodni wizyt, zdecydowała się odejść z sekty i zostać ze swoją rodziną. Kilka tygodni po powrocie wyznawców od rodzin, Marszal zabrał wszystkich na wycieczkę do lasu, a następnie zrobił im sprawdzian. Zapytał, co by sobie kupili, gdyby mieli właśnie w rękach 100 dolarów. Ludzie patrzyli na niego z szeroko otwartymi oczami i nie byli w stanie uwierzyć w to, że naprawdę zadaje im takie pytanie. W końcu specjalnie wyzbyli się pieniędzy oraz wszystkich dóbr na rzecz wrót niebios. W jego oczach odpowiedź na to pytanie była zaskakująco prosta. Chciał. Aby każda z osób kupiła 100-dolarową, pozłacaną obrączkę. Kilka dni później urządził małą ceremonię, na której każdy członek go poślubił. Każdy wyznawca podchodził po kolei do marszala, a on nakładał mu na palec obrączkę i całował w czoło. Po tym pseudoślubie marszał stał się jeszcze bardziej kontrolujący i chciał wprowadzać coraz więcej zasad do życia wyznawców sekty. Pod koniec lat 80. wrota niewios przestały być na językach tak naprawdę kogokolwiek, co prawdopodobnie było również spowodowane wizytami wyznawców w domach rodzinnych. W zasadzie większość osób była pewna, że sekta już po prostu nie istnieje. Marszal nie rekrutował nowych członków, a jedynie uczył i doskonalił tych, którzy byli z nim od samego początku. Na przełomie 1989 i 1990 roku marszał zaczął nazywać się Jezusem, natomiast zmarłą Boni bogiem, a członkowie sekty zdawali się naprawdę wierzyć w jego słowa. O Wrotach Niebios było cicho aż do 1992 roku. Właśnie wtedy marszalowi udało się wypuścić w telewizji 12 taśm pokazujących wierzenia sekty. Członków z roku na rok było coraz mniej i w 1993 roku było ich zaledwie 26. W maju 1993 roku wrota niebios zapłaciły ponad 30 tysięcy dolarów w gazecie USA Today za całostronicowy artykuł na temat zbliżającej się apokalipsy i jak ludzie mogą jej uniknąć. To sprawiło, że kilkanaście byłych członków sekty postanowiło ponownie wstąpić w jej szeregi. Obawie przed zbliżającym się końcem świata. Również w tym czasie marszal opublikował swoje wierzenia w internecie, jednak nie spotkało się to z ciepłym odbiorem. Mniej więcej w tym okresie zaczął wspominać swoim wyznawcom o możliwości zbiorowego samobójstwa, które uchroniłoby ich przed apokalipsą i wyzwoliło od planety Ziemi. Wyjaśnił, że aby kompletnie wyzbyć się człowieczeństwa, będą musieli porzucić również swoje ciało, a jedyną drogą do zrobienia tego była śmierć, co po raz kolejny kłóciło się z tym, co mówił swoim wyznawcom kilka lat wcześniej. Wielu członków często czuło się upokorzonym. Marszał często ich przedrzeźniał, jeśli tylko zachowywali się w sposób, w jaki zachowywali się przed wstąpieniem do sekty. Mężczyzna twierdził, że we wrotach niebios należy wyzbyć się nie tylko swoich przekonań czy charakteru. Ale również płci, i za zachowaniu w cudzysłowie, męsko lub kobieco, szydził ze swoich wyznawców, przypominając im, że mają żyć na jego zasadach, a nie wedle tego, jak naprawdę chcieli. Jeden z byłych wyznawców, który do sekty dołączył wraz ze swoją dziewczyną, powiedział, że kilka razy został wyśmiany przez marszala za swój głos, który, jak twierdził Applewhite, był zbyt męski od tego czasu ma nieustające problemy z wypowiadaniem się, które pojawiły się u niego z powodu ciągłego poniżania. Mężczyzna odszedł z sekty kilka tygodni po powtarzającym się upokarzaniu, zostawiając w grupie swoją dziewczynę. Już nigdy więcej jej nie widział. Zginęła podczas masowego samobójstwa, mającego miejsce cztery lata później. Wyznawcy dołączali i odchodzili i w 1994 roku było ich 39. Właśnie wtedy Marszal zdecydował się wynająć willę w San Diego, aby dać członkom sekty lepsze miejsce zamieszkania. Jego głoszenia o możliwym masowym samobójstwie w celu dotarcia na wyższy poziom stawały się jeszcze intensywniejsze, jednak wyznawcy nie kwestionowali jego słów, bo w końcu bardzo długo czekali, aby stać się istotami wyższymi. Także wtedy Marszal zasugerował mężczyznom w grupie, aby poddali się kastracji. Jak wyznali, nie zmusił ich do tego, jednak większość z nich i tak poddała się operacji, aby okazać swoje oddanie względem sekty. W październiku 1996 roku grupa wynajmowała dom w San Diego od ponad dwóch lat. Właśnie w tym roku wrota niebios nagrały dwie taśmy, na których informowali ludzi, że jest to ostatnia szansa na dołączenie do nich i przeistoczenie się w istoty wyższego poziomu, zanim nastąpi apokalipsa, wywołana przez zbliżającą się do Ziemi kometą. Hail Bob. Nagrania te wrzucili na swoją stronę internetową, licząc na to, że dzięki temu w ich szeregi wstąpi jeszcze więcej osób. Jeśli chodzi o samą sobie kometę, to naprawdę można było ją obserwować na niebie od maja 1996 do grudnia 1997 roku. Ludzie byli naprawdę niezwykle podekscytowani na możliwość zobaczenia tak rzadkiego zjawiska, dlatego Marshall postanowił wykorzystać kometę w swoich wierzeniach. Wmówił wyznawcom, że tuż za kometą podążył statek kosmiczny, na którego pokładzie znajdowała się boni i pod koniec marca 1997 roku przyleci po nich, aby zabrać ich do lepszego świata. W marcu 1997 roku grupa kompletnie odizolowała się od świata zewnętrznego. Nie zamieszczali nagrań na stronach internetowych i nie rekrutowali członków poprzez artykuły w gazetach. Zamiast tego siedzieli w domu w San Diego i nagrywali przemówienia marszala. Oraz ich wizje na temat tego, jak będzie wyglądało życie jako pozaziemska istota wyższego poziomu. Planem marszala było masowe samobójstwo w celu opuszczenia swoich obecnych ciał i przejścia na statek kosmiczny. Rzecz jasna, wyznawcom wmawiał, że kometa uderzy w Ziemię, co w efekcie doprowadzi do końca świata, a oni będą jedynymi osobami, które go przetrwają. Przed popełnieniem samobójstwa cała grupa wybrała się po raz ostatni do restauracji, gdzie każdy z nich zamówił mrożoną herbatę sałatkę i turkey pot pie oraz sernik. 22 marca 1997 roku grupa wzięła leki na senne, które następnie popiła alkoholem, po czym na głowy założyli sobie plastikowe worki. Na stopach mieli takie same Nike i byli ubrani w strój do biegania. Wiele osób zastanawia się z jakiego powodu postawili na właśnie te rzeczy. A odpowiedź jest w zasadzie dość prosta. Na tamten czas były to po prostu najtańsze ubrania, a grupę nie było stać na nic droższego. Członkowie grupy umierali przez trzy dni, a jedną z ostatnich osób, która zmarła, był Marshall Applewhite. Trzy osoby poczekały, aż zginą pozostali członkowie grupy, aby przykryć ich ciała fioletowymi kosami, po czym sami popełnili samobójstwo. 26 marca anonimowa osoba zadzwoniła na policję, zgłaszając prawdopodobne masowe samobójstwo, mające miejsce w domu w San Diego. Rzeczywista funkcjonariusze natychmiast zjawili się na miejscu, odkrywając 39 ciał. Było to największe masowe samobójstwo, w wyniku którego zginęli Amerykanie od czasu masowego samobójstwa w 1978 roku w Johnstown. Obok ciał znajdowały się plastikowe torebki, w których wyznawcy zostawili swoje dowody osobiste i resztki pieniędzy. Masowe samobójstwo wyznawców Wrót Niebios było emitowane w każdej stacji telewizyjnej na całym świecie, a Marshall Applewhite został nawet umieszczony na okładce magazynu Time. Wiele osób aż do dziś zadaje sobie pytanie, z jakiego powodu wyznawcy po prostu nie odeszli, głęboko wierząc w słowa Marshalla. W grę wchodzi nie tylko manipulacja oraz strach, ale także przywiązanie. Niektórzy członkowie sekty byli w niej od ponad 20 lat, a ponadto podążali za grupą. Przeprowadzono wiele badań, które mają na celu lepiej zrozumieć psychologię sekt. Jedno z nich polegało na posadzeniu kilku aktorów oraz niczego nieświadomej osoby w jednej sali, a następnie pokazywanie im prostych zadań polegających na porównaniu różnych kształtów, jak na przykład, który kwadrat jest większy. Gdy wszyscy aktorzy odpowiedzieli w ten sam sposób, osoba nieświadoma tego, że są aktorami, również odpowiadała tak samo jak oni, nawet jeśli odpowiedź była błędna, a ona zdawała sobie z tego sprawę. Zwyczajnie podążała za grupą, i nie inaczej jest w sektach. Ludzie w nich trwają, ponieważ wiedzą, że inni, również należący do tej samej sekty, mają takie same przekonania, nawet jeśli są one niebezpieczne. To by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że się Wam podobał. Tak jak zawsze, zapraszam Was bardzo serdecznie na mojego TikToka, na którym teraz od czasu do czasu pojawiają się sprawy kryminalne, a jeśli jesteście ciekawi, co u mnie w życiu codziennym, Zapraszam do mojego Instagrama Patrycja Lapcik. Teraz życzę Wam miłego dnia lub wieczoru. Mua.